Piłam cytrynę z marchewką i po 5-10 minutach byłam zdumiona tym, co się stało. Zazwyczaj spożywamy te dwa składniki oddzielnie, w sałatkach z marchewką i sokiem z cytryny, aby przeciwdziałać gorącu, ale nigdy nie wymyśliłem ci obu. Jeśli nie wiesz, że właśnie przybyłeś do idealnego miejsca, aby się dowiedzieć, ten orzeźwiający napój ma wiele korzyści dla naszego zdrowia i szczęścia, którymi podzielę się z wami poniżej. Mieszanka cytryny i marchwi, oprócz tego, że jest bardzo pyszna, jest bardzo pożywna, ponieważ każdy składnik zapewnia witaminy i minerały, które pozwolą nam cieszyć się dobrym zdrowiem. Teraz poznajmy zalety soku z cytryny z marchewką. Pierwsze, promuje dobry wzrok. Marchew jest bogata w beta-karoten i witaminę A, która bezpośrednio chroni komórki tworzące rogówkę, co dodatkowo poprawia nasze widzenie. Chroni układ sercowo-naczyniowy, ponieważ jest bogaty w pokaz, śladowy minerał, który pomaga naszemu ciału utrzymać dobre ciśnienie krwi. Poprzez zmniejszenie występowania objawów takich jak nudności lub zawroty głowy, które wskazują, kiedy jest na nas bardzo wysoka lub bardzo niska. Przyczynia się do utraty wagi, ponieważ sok ten działa jako termostatyczny regulator tkanki tłuszczowej, który działa bezpośrednio na zmniejszenie brzucha. Ma również łagodne działanie moczopędne, umożliwiając utratę płynów i w ten sposób tracąc na wadze. Teraz nauczmy się przepisu na przygotowanie tego naturalnego soku. Składnik. 1 marchewka. 1 cytryna i 1/4 szklanki wody. Marchewkę oczywiście trzeba obrać, umyć i pokroić na małe kawałki. Po przygotowaniu wkładasz marchewkę do maszyny, aby uzyskać trochę więcej wody i purée. Tak może trzeba, powinniśmy praktycznie miksować 3 lub 5 minut. Następnie trzeba wycisnąć sok z około 1/4 soku z cytryny. Może dodać jedną łyżeczkę miodu, aby poprawić smak soku. Teraz możesz cieszyć się jedną szklanką tego pożywnego soku każdego dnia. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i życzymy miłego dnia. Do usłyszenia.